Dla mnie źródłem inspiracji jest przede wszystkim człowiek. Jego emocje, stany i ciało. Pracuję z człowiekiem jako materią, pracuję ze sobą i z innymi ludźmi, ponieważ człowiek jest nieskończoną ilością tematów. Dlatego głównie nim się inspiruję i jest on dla mnie ogromnym potencjałem i zasobem inspiracji. Wiadomo, że każdy artysta i każda artystka inspiruje się innymi, nie tylko artystami i artystkami, ale też po prostu ludźmi. Ale jeżeli chodzi o artystów i artystki, to inspirowałam się głównie kobietami. I były to na przykład Tracy Emin, Pippi Lotti-Rist, Eba Partum, Natalia LL. Ale też dużą inspiracją dla mnie i wsparciem był mój profesor Dominik Lejman, u którego studiowałam w Poznaniu. Takie postaci na pewnym etapie twórczości są bardzo ważne, ponieważ można skorzystać z ich doświadczenia, odnosić się do nich i oczywiście inspirować, tak? Jeżeli chodzi o takie mocne postaci kobiece, artystek, one pokazują młodej kobiecie, która wchodzi, którą byłam, jak byłam na studiach, ten świat sztuki, że wiele można zrobić, że można być odważną, że można być sobą. To jest bardzo ważne, żeby takie postaci poznawać i żeby opierać się na nich. Dlatego było ich trochę i bardzo im dziękuję, że się pojawiły i mogłam korzystać z tego, co robiły. Przede wszystkim nie wyobrażam sobie pracy twórczej bez wolności. Wolności postrzeganej wszelako, bo dla każdego to jest co innego. Wolności w głowie, ale też wolności w czasie. Czyli ja na przykład nie wyobrażam sobie pracy twórczej, posiadając pracę jakąś dodatkową, inną, schodzeniem do pracy. Tego moim zdaniem się nie da połączyć, ale to jest oczywiście mój subiektywny pogląd. Różnie to bywa, jeżeli chodzi o moją pracę twórczą. Czasami są to zrywy i mam szał twórczy. Czasami po prostu regularnie pracuję. Właściwie cały czas pracuję regularnie, ponieważ moja praca jest moją pasją i całym moim życiem. Przychodzę do pracownic prawie codziennie. Myślę nad projektami, nad obrazami i żyję z moją sztuką na co dzień. Codziennie budząc się rano, myślę o tym, jak zaplanować swój dzień, swój czas i swoją rzeczywistość, ponieważ moja sztuka jest moją rzeczywistością i żyję z nią cały czas. Tym chyba różni się praca od pasji, że można nią żyć i kochać ją cały czas, każdego dnia. Jest chyba dużo prac, które są dla mnie ważne. Są to zarówno prace malarskie, szczególnie teraz malarstwo performatywne, które łączy performance z malarstwem. Są to też niektóre performance'y. Bardzo ciężko jest wybrać, które z tych prac są dla mnie ważniejsze, ale jak już miałabym dokonać jakiegoś wyboru, to przychodzi mi do głowy performance w Iranie, który zrobiłam na rezydencji w Isfahanie, współpracując z innym artystą, Farsadem Azam Beik. Była to praca dla mnie ważna z tego względu, ponieważ w jakiś sposób poruszyłam tamte społeczeństwo, które jest stłamszone, a głównie kobiety, i dałam jakąś taką iskierkę nadziei, że kobieta może działać i wyrywać się z systemu. Ludzie w tym performance bardzo mocno zareagowali i z taką energią i siłą zaingerowali w performance, co daje bardzo dużą moc, jak się robi performance. Jednym chyba z ważniejszych też performance'ów dla mnie jest performance Art Attack. Właściwie to był taki happening, w którym zamknęłam ludzi w galerii i było to jedno z pierwszych działań, gdzie przekroczyłam granicę bardzo mocno, zarówno swoje, jak i innych ludzi.
i poczułam, że sztuka może zmieniać rzeczywistość, może zmieniać sposób myślenia ludzi i sposób ich działania, prowokować i jakby zmieniać sposób ich reakcji. Ten performance zrobiłam w 2010 roku, czyli 11 lat temu, i poczułam, że działanie performance ma moc. Dzięki niemu jakby uwierzyłam w to, że jako artystka mam siłę działania. Poza tym jest trochę prac wideo, które na przykład taki cykl Psychoanimalia, gdzie pracowałam z chorobami psychicznymi zwierząt i bardzo mocno skupiałam się na psychice ludzkiej. Dużo jest takich prac. Myślę, że w trakcie jak je stwarzam, są dla mnie ważne i później gdzieś zostają i ciężko bardzo wybrać, która z nich jest najważniejsza. Ale chyba te, co wymieniłam, są takimi przykładami, jak bardzo mocno się angażuję w to, co robię i jak moja praca jest dla mnie ważna. Absolutnie nie wyobrażam sobie siebie wykonującą inny zawód niż artystyczny. Mogłabym być jeszcze reżyserą na przykład. Mam może w planie kiedyś zrobienie filmu pełnometrażowego, ale wydaje mi się, że nie potrafiłabym robić nic innego niż praca kreatywna i niezależna. Próbowałam, studiowałam architekturę krajobrazu przez 4 lata, która niby miała być też pracą kreatywną, ale byłaby bardzo zależna od inwestora i od tego, kto jak zadecyduje, co ja mam wykonać. I z tych studiów zrezygnowałam po 4 latach. Już jako nastolatka wiedziałam, że nie mogę wykonywać poleceń innych ludzi. Po prostu nie potrafię tego robić. Robię tylko to, co chcę. I na tym polega moja kreatywność, że wymyślam sobie każdego dnia, jakie są moje cele i dokąd chcę pójść, co chcę osiągnąć, co chcę stworzyć. Dlatego nie wyobrażam sobie innej pracy w ogóle.